Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym poruszyć sprawę dość znanego uzdrowiciela, pana Zbigniewa Jana Popko. Chciałbym Państwu opowiedzieć tę sytuację całą po to, żeby Państwa ostrzec. Pytano mnie ostatnio wiele razy o to, czy można skorzystać z jego usług. Dlaczego? Dlatego, że pan Popko uruchomił jakieś doładowania, UFO, jakieś doładowania po 30 zł przez internet i wtedy ta energia miała uzdrawiać ludzi. Chciałbym Państwu opisać całą sytuację po to, by serdecznie przestrzec Państwa przed korzystaniem z usług pana Popko. Jestem człowiekiem, który korzystał z usług pana Popko, ale opiszę Państwu wszystko od początku. O uzdrowicielu panu Popko kiedyś nagrałem 2 bądź 3 audycje. Było to już na skasowanym kanale Radio Samiec. Cała sprawa zaczęła się pod koniec 2015 roku, kiedy za 120 zł zamówiłem uzdrawianie u pana Popko, tak zwane telefoniczne. Państwo się teraz mogą uśmiechnąć. Dobrze, śmiech to zdrowie, ale muszą Państwo wiedzieć, że od wielu lat choruję na bardzo poważną postać IBS-u, czyli zespół jelita drażliwego. U jednych ludzi objawia się to burczeniem w brzuchu po posiłku i już jest po temacie, a u innych objawia się to czymś takim, co na pewno czego nie opiszę przed kamerą. Jest to choroba całkowicie uniemożliwiająca życie. Przez wiele lat szukałem sposobów na wyjście z tej choroby. Medycyna, kolonoskopie, badania, machnęli ręką. Prosto mi powiedziano, prosto w oczy, medycyna nie umie panu pomóc. Dlatego też szukałem pomocy u uzdrowicieli, u wahadlarzy, u ludzi zajmujących się rozwojem duchowym. Każdy, kto ma nóż na gardle, a ja ten nóż na gardle miałem i w sumie chyba jeszcze do tej pory mam, tylko że o ile to była taka maczeta, to teraz to jest taki kozik, taki tępy. No, też można nim podeżnąć gardło, ale się trzeba wysilić. Wtedy wystarczyło raz i było po temacie. Przepraszam za takie ostre wyrażenia, ale chcę, żeby Państwo zrozumieli dokładnie, jakie były moje motywacje. Człowiek, który ma całkowicie zniszczone życie, który nie ma szans na nic, który jest totalnie na dnie, czepia się każdej szansy. Wielu oszustów, szarlatanów żeruje na ludziach ciężko chorych, zrozpaczonych i nieszczęśliwych, żeby wyciągać od nich pieniądze, obiecując im gruszki na wierzbie. Właśnie dlatego skorzystałem z pomocy nie tylko pana Popko, ale i wielu innych. Kiedyś nagrałem rozmowę z taką pewną znaną wróżką, która jest znana w środowisku prawniczym w Rzeszowie. Nie spełniło się nic, od razu z góry Państwu mówię. Nic się nie spełniło z tego, co mi powiedziała. Były też usługi przywracania duszy u takiego znanego chyba Ormianina, czy pana z Rosji, już nie pamiętam skąd. Ale bardzo sympatyczny to jest człowiek. No nie udało się, nie wziął pieniędzy, wszystko jest ok. Natomiast u pana Popko wyglądało to tak. Po wpłaceniu 120 zł umówiłem się na rozmowę telefoniczną. Trwała ona poniżej 2 minut. Bardzo żałuję, że jej nie nagrywałem. Pomamrotał trochę, w ogóle nie chciał rozmawiać. Jest pan zdrowy. Wyszło mu na wahadle, że wszystko ze mną ok, nie jest tak źle. Za 2 miesiące, 3 miesiące, jak te zmiany się tam będą nawarstwiały w tych warstwach stworzenia, jak on je nazywa, to będę zdrowy. Czekam, 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 czekam. Nic się nie stało. Tak jak byłem chory, tak byłem nadal. Postanowiłem, że no szukam dalej pomocy pana Popko. No może coś nie zadziałało, może karma, może to, może siamto. No człowiek rezygnuje jakby z dochodzenia swoich praw. Machnąłem ręką. Tymczasem gdzieś natrafiłem na audycję pana Popko, gdzie mówił o 100% wyleczeń, tam wychodziło, że miliony ludzi uzdrowił. Jak zacząłem widzieć te przechwałki, te trzęsące się ręce na jego wykładach, na tą dużą nadwagę, na tą chorą, ja tego nie mówię, ale w komentarzach wiele razy pisało, jak czytałem, że no, przyczyną tego jest alkohol. Ja, szanowni Państwo, nie wiem. Gdy zacząłem czytać, co on pisze, gdy zaczęli ludzie się do mnie zwracać, czy mogą u niego się leczyć, to postanowiłem, że nagram nagranie o panu Popko, gdzie powiedziałem, że miałem być zdrowy i się zdrowy nie stałem. Nigdy go nie obraziłem, nic mu złego nie powiedziałem. I wiecie Państwo, jaka była reakcja na to mistrza duchowego?
A muszę Państwu przypomnieć w tym momencie, że pan Popko to nie jest zwykły uzdrowiciel, tylko jak czytałem w jego książkach, ponieważ kupiłem dwie jego książki, od razu mówię jako pisarz, który ma na koncie 13 książek, że pisze w sposób bardzo słaby. Tego się nie dało czytać po prostu. Bełkot. Przepraszam za to słowo, no ale trzeba sobie to jasno powiedzieć. Więc po prostu pospisywał różne jakieś wierzenia, pospisywał różne rzeczy. W ogóle tam nie było nic, co by należało do niego. Natomiast w tych książkach wyraźnie pisało, że on nie jest zwykłym uzdrowicielem, tylko człowiekiem, który przyszedł odmienić świat, że został przez Boga namaszczony. Wiele takich jego mistycznych takich jakby mów, że on jest tutaj niezwykłą istotą. Zresztą pan Popko mówi, że otwiera dla ludzi Eden, taką, przepraszam, to jest Eden, czy jakoś tak się ta kraina nazywa. To jest, przepraszam, astralne miasto Orin, które się tam gdzieś unosi chyba nad Polską. I ludzie, którzy wierzą w pana Popko, no i oczywiście płacą pieniążki, do tego miasta się dostaną. Tak jak 3 lata temu mieli się tam dostać, mieli mieć zdolności jasnowidzenia, mieli robić jakieś cuda ci ludzie, no to tak samo ci ludzie, sami widzę w komentarzach, nadal czekają na te zdolności jasnowidzenia, a kasa leci. No jest genialny biznes. Więc po tym nagraniu rozpętało się istne pandemonium. Raz, że fani i wierni pana Popko, bo on ma dużo takich starszych pań, starszych panów, nawet są młodzi ludzie, o dziwo, rzuciło się na mnie, by mnie obrażać, no ale to przy takich akcjach to jest normalne. To powiem Państwu, zdarzyła się gorsza rzecz. Pan Popko zaczął o mnie nagrywać paszkwile i kłamstwa. Wyzywał mnie. Mało tego, w komentarzach oprócz wyzwisk było rzucenie na mnie kilka razy klątw z arsenału czarnej magii. Gdzieś tam mam screena, gdzie pan Popko pisał, że moje tablice stworzenia, czyli coś, co decyduje o moim istnieniu jako istoty ludzkiej, zostały rozbite i za kilka miesięcy będzie po mnie. Ja wtedy publicznie nagrałem jakby kolejną część i powiedziałem, że o tym, czy ja będę tak, decyduje dobry Pan Bóg, a nie Pan Popko razem z jakimś swoim miastem Orin i wahadełkiem. Oczywiście nic mi się nie stało. Nie spadł mi nawet żaden włos głowy. No i bardzo dobrze, bo ich mam troszkę zbyt mało, żeby sobie pozwolić na ich stratę. Szanowni Państwo, reasumując, Pan Popko nie tylko nie leczy, nie tylko bezustannie łgał, dlatego że kiedyś obliczyliśmy to, co mówił, to tam wychodziło, że on prawie 1/4 Polski uleczył. To są tak kolosalne brednie, które mówił. To są takie kłamstwa, że to po prostu nie wiadomo, co powiedzieć. To jest jedna sprawa. To, że ktoś oszukuje ludzi w rozpaczy, daje im nadzieję i nie umie ich uleczyć, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że pan Popko rzucał na mnie publicznie klątwy, klątwy czarnej magii. To nie są żarty, bo ja wiem, jak działa autosugestia, wiem, jak działa podświadomość, przecież piszę o tym książki, nagrywam o tym audycje, udzielam ludziom porad w tym kierunku, więc pan Popko mi krzywdy nie zrobi. Ale jeśli przyjdzie osoba z rakiem, która będzie się pytała, dlaczego mnie pan nie uleczy, czy inna osoba z wielkimi problemami życiowymi i on ją zacznie tak przeklinać, to ta osoba pod wpływem autosugestii mogą się zdarzyć straszne nieszczęścia w jej życiu. Przypomnę Państwu, że to jest znane w psychologii. Są takie plemiona, były afroafrykańskie, gdzie jak kogoś wyrzucili z plemienia, to on umierał. Nie był chory, nic mu się nie działo. Po prostu wyrzucenie z plemienia, no to było coś strasznego. Ludzie pod wpływem wiary, że stanie im się coś złego, umierali, chorowali, nie chcieli już żyć. To jest tak, jak umiera jeden współmałżonek, drugi szybko też umiera, bo się tak kochali. Tak byli od siebie, tak byli do siebie przyzwyczajeni, uzależnieni od siebie. Więc, szanowni Państwo, to nie są żarty. To, że ja się z tego śmiałem, bo ja się z tego śmiałem, to jest jedna sprawa. Ale ilu z Państwa ma taką wiedzę, nie to, że się chwalę, tylko po prostu siedząc w tym temacie, zajmując się także ezoteryką całe swoje życie, wiem dokładnie, jakie są moje możliwości, jakie są możliwości pana Popko. Możliwości pana Popko są śmiesznie małe. Powiem Państwu szczerze, są dużo mniejsze niż moje. Prosta sprawa. Pan Popko mówi o tym, że potrafił leczyć raka, HIV, że to nie ma żadnych jakby ograniczeń. Więc ja w audycji zapytałem, skąd ma taki duży brzuch. Zaczął się tłumaczyć, że ma przepuklinę.
i gdzieś tam powiedział, że może uleczyć wszystko, ale tej przepukliny akurat nie może. Guzik, prawda, idzie się do lekarza, idzie się na operację i to operują, to już od dawna się takie operacje robi. Także jest to człowiek, który sam swoich spraw nie potrafi załatwić, a on ma uzdrawiać ludzi z raka i z HIV. Ale mówię, jak ktoś szuka jakiejś nadziei, niech sobie mu płaci pieniądze, tylko musicie Państwo wiedzieć, że on, ten człowiek, nie uzdrawia. To jest pierwsza rzecz. Być może kogoś uzdrowił. Ja stawiam, no nic nie postawię na to, ale jestem pewien, że nikogo nie uzdrowił, że ludzie tak mu wierzą, że ludzie mieli psychosomatyczne problemy i on autosugestią ich uleczył. Zresztą ja też leczyłem wielu ludzi autosugestią, ale mówiłem, że to jest po prostu autosugestia, sam o tym mówię. Nie mówię, że mam moce uzdrawiania, ręce, które leczą. To są, szanowni Państwo, ręce, które pieszczą, ale nie wszystkich. Tylko Panie, bo energia lepiej idzie, także jak przykładam ręce, to wtedy energia idzie, ale idzie tylko przy młodych, atrakcyjnych paniach. Brunetkach, blondynkach, także rudych, nie jestem jakimś tam rasistą czy ksenofobem. Przykładam energię, ręce i energia idzie. No przy starszych paniach, no mógłbym przyłożyć, ale wiem, że nie pójdzie energia, także no nie przykładam. No. Tak więc, szanowni Państwo, reasumując, nie tylko nie uzdrawia, ale też jeśli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek do niego zapytania, albo jakiekolwiek będziecie mieli Państwo do niego no problemy, już nie mówię o tym, że już jakąś taką formę ofensywną. Możecie się spodziewać tak, bluzgów, wyśmiewania w jego nagraniach, a przede wszystkim rzucania klątw. Trafi na kiepską osobę, to ta osoba będzie wierzyła, że już nie ma szans. Nie wiem, powiesi się, skoczy z mostu. Psychologia zna dużo przypadków, kiedy autosugestia naprawdę potrafiła człowiekowi zaszkodzić. Czyli jak skorzystacie i to nie pomoże, to pamiętajcie, żeby o tym nie mówić, bo zostaniecie przeklęci. Ale na szczęście klątwy pana Popko mają taką moc, jak i jego uzdrawianie, czyli żadną. Natomiast są tacy ludzie w Polsce, którzy mają taką moc. Naprawdę mają, ale na pewno pan Popko do nich nie należy. Także, szanowni Państwo, już tak kończąc temat, pragnę Państwa ostrzec, ponieważ z moich doświadczeń wynika, że pan Popko nie leczy i zachowuje się niegodnie. Zachowuje się jak człowiek zajmujący się czarną magią. Emanuje złością, nienawiścią, nerwowością. Jest to człowiek, który moim prywatnym zdaniem, biorąc pod uwagę jego zachowania, jest po prostu złym człowiekiem. To jest człowiek, który jest zły. Oczywiście chciałbym Państwu na koniec powiedzieć, że pan Popko przez telefon stwierdził, że wszystko jest ze mną ok, że jest w porządku, no bo dostał 120 zł. Kiedy okazało się, że usługa nie zadziałała, ja śmiałem o tym powiedzieć, na tych jego planszach astralnych wyszło, że ja jestem w ogóle czyste zło. Skąd taka zmiana w przeciągu 4 miesięcy? Siedziałem przy komputerze, pracowałem, herbatkę piłem, jadłem, żyłem. I tu nagle zmiana. Z normalnego, zdrowego człowieka stałem się czystym, chodzącym złem, od którego należy uciekać. No, najlepiej do pana Popko. Tylko szykujcie pieniążki. Także, szanowni Państwo, mam nadzieję, że Państwo weźmiecie sobie to do serca. Mam nadzieję, że nie stanie się Państwu krzywda. Jeśli by się tak stało, zapraszam na nasze forum braciasamcy.pl. Tam się postaram pomóc, tam odpowiadam ludziom w takich problemach. Dziękuję Państwu serdecznie, życzę miłego weekendu i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.